Suwałki, Bytowia, Bytów, druga kolejka rozgrywek pierwszej ligi. Marcin, czy będzie pierwsze zwycięstwo Lawigier? Mam taką nadzieję. No, wszyscy oczekujemy i chcemy zwyciężać. No, musimy w końcu łapać punkty, a najlepiej u siebie. No, no, po prostu trzeba wygrać. No, nie będzie dwóch doświadczonych graczy, którzy już mają za sobą potyczki w pierwszej lidze, czyli ciebie i Aleksandra Atanaskowicza. No, tak się składa, przykra sytuacja, no, mamy obydwoje kontuzje, chcielibyśmy pomóc drużynie, no, ale na dzień dzisiejszy nie możemy, leczymy się, mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy pomagać drużynie, ale drużyna jest dobrze przygotowana i chłopacy sobie na pewno poradzą, trzymamy za nich kciuki, dopingujemy ich i mam nadzieję, że będzie, zostaną 3 punkty w Suwałkach. A nastroje w drużynie, no, gramy z ekipą, która została wzmocniona o graczy ekstraklasy, no i prowadzona przez byłego selekcjonera Pawła Janasa. To jest też Beniaminek, tak jak my. My też zostaliśmy wzmocnieni. Przyszedł bardzo doświadczony Jarza, przyszedł Sernas, także mamy też doświadczonych zawodników, a po prostu no, musimy udowodnić teraz na boisku, czy po prostu jesteśmy lepsi od nich na dzień dzisiejszy, czy nie. Jaki wynik stawiasz? Myślę, że 2-0 i będzie każdy zadowolony. Aleksander Atanaskowicz, no, nie zagrasz w tym meczu, szkoda. No niestety, tak, kontuzja jakaś w siatkonodze 2 dni temu na treningu. Tak, przypadek, jak już coś mi w kolanie szcząsnęło i badania pokazało się na USG, że taka, nie mogę powiedzieć, że może poważniejsza, bo na pewno 2 tygodnie przerwy będzie. Poradzą koledzy dzisiaj sobie bez ciebie. No, Marcin Tarnowski też kontuzjowany, mówi, że będzie 2-0. No ja też mam taką nadzieję, że wygramy, mimo tego, że jesteśmy osłabieni trochę, ale myślę, że chłopaki poradzą. Bytowia 1-1, strzelec bramki dla Suwalczan, Adrian Karankiewicz. Opowiedz, jak padła ta bramka? Powiem tak, dobra dorzutka Karola i trochę szczęścia, bo to piłkę klatką uderzyłem. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, że przypadkowa, ale na szczęście wpadła. I niestety straciliśmy bramkę. Jak to się stało? Jak straciliśmy? Chyba chwila dekoncentracji, bo szkoda, w końcówce troszeczkę się broniliśmy, no i przeprowadzili jedną kontrę, udało się i bardzo żałujemy tego.
Myślę, że tam wcześniej mieliśmy parę okazji, gdzie Radek mógł strzelić, ja też dobijałem i także strzelilibyśmy na 2-0 i pewnie byłby po meczu. No teraz można tylko żałować. Mhm. Szkoda tego punktu, czy tym dwóch punktów, drugi raz. No zgadza się, no założyliśmy przed meczem, że walczymy o 3 punkty, tylko to nas interesowało. Wyszło jak wyszło, no nic, trzeba walczyć dalej i w następnych meczach te punkty zbierać i po prostu teraz na wyjazd, jak jedziemy, to zdobyć komplet. Dzień dobry, witam Państwa. No myślę, że mecz do końca trzymał napięcie emocjonujący. Jak zwykle tracimy pierwszy bramkę, później musimy wszystko zmieniać, bo wpuszczaliśmy się pod koniec, żeśmy się ukrywali, wpuszczaliśmy samych napastników, żeby przynajmniej ten jeden punkt wyciągnąć. Udało nam się to wyrównać, ale tak z meczu można było, myślę, być zadowolonym, ponieważ obie drużyny grały ofensywnie, dużo się starały, żeby strzelić jeszcze więcej bramek. Niestety trochę tych sytuacji było i z jednej, i z drugiej strony nie wpadały. Dlatego się zakończyło to remisem. Dziękuję bardzo. No muszę powiedzieć, że nie jesteśmy zadowoleni z remisu, bo to jest drugi remis na naszym boisku. Nasze boisko musi być naszym atutem, jeżeli chcemy marzyć o utrzymaniu w tej lidze. Jak widzimy, jest bardzo ciężko. Myślę, że rozegraliśmy dobre spotkanie dzisiaj i wydaje mi się, że byliśmy bliżsi tego zwycięstwa. Mieliśmy więcej sytuacji. Myślę, że sędzia nie był dzisiaj najlepszym aktorem na boisku, ponieważ doprowadzał do sytuacji kontrowersyjnych. Tyle kontuzji mechanicznych w moim zespole, dzisiaj chyba 4 albo 5. Ja nie wiem, czy na flotę jestem w stanie jakby pojechać z zawodnikami sprawnymi za 3 dni. To jest wszystko wina sędziego, który jakby nie kontrolował wydarzeń. Daje żółtą kartkę dopiero w 70 czy 80 minucie, gdzie wcześniej takiej sytuacji było mnóstwo i uważam, że był głównym winowajcą jakby tych urazów. Co do tych sytuacji, czy była pozycja spalona, czy ten, to trudno mi powiedzieć, nie oglądałem jeszcze materiału. Wydaje mi się, że przy bramce Bytowi zawodnik wychodził ze spalonego, utrudnił stoperom wygranie piłki, takie mam wrażenie. Ale nie chciałbym, a potem poszła akcja do boku i dośrodkowanie. To jest moje takie, i generalnie muszę chłopakom powiedzieć w szatni, że rzeczywiście zagrali dobre spotkanie, gdzie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Te założenia były realizowane zdecydowanie lepiej niż ze Stomilem, więc z tego można być zadowolony. Szkoda, że nie zdobyliśmy punktów, bo na nie wydaje mi się, że zasłużyliśmy bardziej.